Siemalo, siemalo, witam bardzo serdecznie na kolejnym materiale. Ja jestem oczywiście Szybson i dzisiaj jesteśmy na Palionowie. Znaczy aktualnie to jestem na Jetowice, bo tutaj aktualnie mieszkam w tym iglo. No ale w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę powiedzieć Milki, co dokładnie kryje się w tej kolejce, ponieważ pokazałem jej kolejkę, a ona nie wie do teraz, co tam się kryje, a myślę, że powinna wiedzieć, że faktycznie Lucyfer możliwe, że wraca na Palionowo, a ja bardzo tego nie chcę. Ale no zaczyna się robić niesamowity cyrk. Zanim rozpoczniemy odcinek, to poproszę was o zostawienie łapki w górę, zasubskrybowanie kanału, żebyście, prawda, byli na bieżąco. Zapraszam też na mój kanał Szybson Plus i na kanał vlogowy Filip Szybko, ponieważ co drugi dzień tam są vlogi. Naprawdę staram się nad tymi vlogami, mega dużo robię, bo ostatnio mam mega dużo roboty. Nagrywam, montuję i wydaję masę kasy na te vlogi. Więc po prostu, widzowie, zróbcie to dla mnie, wejdźcie tam, link jest w opisie i po prostu obejście se film, bo myślę, że fajny, dobrze się będziecie na nich bawić, ja się na nich na pewno też dobrze bawię. A już mogę wam powiedzieć dzisiaj, że jutro będzie odcinek tego, jak gumkami, recepturkami wysadzamy ten, arbuza. Tak, tak, widzowie, cofamy się w 5 lat wstecz, tak, 2016 rok, dzień dobry, witam serdecznie. No ale musieliśmy zrobić coś takiego, ponieważ może niektórzy widzowie młodsi, którzy mnie oglądają, nie pamiętają tych challenge'y i po prostu dla nich specjalnie powtórka z rozrywki, żeby, prawda, tak jak ja wspominam innych twórców, którzy po 5 latach, prawda, znaczy po 5, jak wspominam 5 lat wstecz, że sobie wysadzali tego arbuza tymi recepturkami, tak, mam nadzieję, że za 5 lat moi widzowie będą tak wspominać mnie, że to ja to robiłem. Nieważne, lecimy w takim razie na razie do Milki, ponieważ muszę z nią porozmawiać o tym wszystkim, pokazać jej wszystko, co właśnie się kryje w tej całej kolejce i tak dalej, no i między innymi pokazać jej tą głowę Lucyfera, która była w jednym z wagoników, no bo to jest, myślę, że taki jedyny stabilny dowód na to, że faktycznie Lucyfer jest, więc no wydaje mi się, że to będzie trzeba zrobić. Dobra, czekajcie, dolatuję do niej na chatę, patrzcie, wjazd na chatę robię, pum, o kurde, ale się wystraszyłem, jasny gwint! Yes! Czekałam cały dzień, żeby to zrobić, ale się obsrałem, ale nawet nie tego creepera, tylko tego, że ty tam stałaś, nie? Ja nie mogę, dobra. Tego się nie spodziewałem totalnie. No dobra, witam serdecznie. Witam. No witam. Tak, no nie, co? Zasłuchuję cię. Co cię tutaj sprowadza? Zasłuchujesz mnie? Przychodzę do ciebie z informacjami. Muszę ci dzisiaj coś pokazać. Siema, pozdro. Mhm. Tutaj mówiłam coś. No o, no i świetnie to wygląda. Myślę, że bardzo fajnie. Dobra, chodź. Muszę ci coś pokazać. No, coś takiego, ten. Masz jakieś narzędzia ze sobą, czy coś takiego? No, coś mam. Masz, dobra. Pojedziemy tą kolejką. Nie. Nie, stary. No way. No i co robisz? No i po co? Naprawdę po co? No więc w jakim celu? W jakim celu tam nawet jej nie ma, Filip. Naprawdę, tam nawet jej nie ma. No tak, rozlej wodę, zniszcz mi wszystko, pewnie. Pewnie. Where is this kocur? No. No nie znajdziesz, bo ją ukryłam. Kwestia czasu. No i co? Kwestia czasu. Ojoj, lekko ci przesunąłem zbroję. Filip! No way, że tak się da. No, dobra, ja dobra, ona na bank jest w jakimś pokoju. Ja ją znajdę, ja ją dzisiaj znajdę. A, to zeszukaj. Nie kontynuujemy, póki jej nie znajdę. No Szybson, no nie ma jej nigdzie, Jezu, no po prostu możesz się z tym pogodzić. Dobra, dobra, ty jesteś lekko obsrana, czyli jestem blisko. No błagam cię, no nie, nie jesteś blisko. Dobra, dobra. No please. Co ty mnie chcesz zamurować takimi tymi? Robi. I lepiej mi nastaw dobrze tą zbroję. Ale ten nastawić to sobie możesz nadgarstek. Dobra, gdzie ona jest w takim razie? No nie ma jej, no mówię ci, że została zamknięta. Dobra, na dole jest, w bunkrze. No to sobie tam zejdź. Miało. Don't be shy, put some more. No dobra, to powiedz mi, gdzie ona jest. No nie, nie powiem ci. Dobra, widzowie. Ja nie spocznę. Wiesz o tym, że ja nie... Ja wiem, że no. Pewnie ją gdzieś zakopałeś, także dobra, nie... Dobra, to se jutro ją znajdziesz. Nie, 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 ja dzisiaj... Szukasz sobie mój dom. Dzisiaj jeszcze. A, Szybson, dobra, no to może potem, bo ja jej już mierzi. Dobra, coś się denerwujesz za bardzo. No bo kurde, ja już tutaj czekałam cały czas, żeby gdzieś tam pójść, tu widzisz, gdzieś iść, no i tak, jeszcze mi rozkoczył mi dziurę jeszcze, to sobie zarobić. Dobra, piętro wyżej. No gdzieś ten kozur tu musi być, nie wiesz, że go wyniosłaś stąd. No, gdzieś tu jest, gdzie ty jesteś, tu jesteś. Gdzieś tu jest, no, tak? Czyli potwierdzasz? Jest w tym domu, czy nie ma? W tym domu? No. Kurde, ciężko na to odpowiedzieć, to pytanie bardzo. Okej, czyli po prostu w okolicy. Mhm. Dobra, czyli tutaj nie będzie tego. Okej. Nie, no ja poszukam. Dobrze, dobrze.
Dobra, słyszałem miauknięcie. Dobra, możemy już. No jeszcze są. Czekaj, bo słyszałem, jakby coś miałkło. No dobra, Jezu, chodź już. Kici, kici. Nie, ja nie wiem, co ja mam zrobić po prostu z tą Daisy. Muszę mi oddać po kici, prostu chyba. Kici. No gdzie jest kłocur? Dobra, nie czyli... ma kłocura. Kurczę, no gdzieś słyszałem, jak miałknął. Mhm. On na dachu pewnie siedzi. No pewnie. No bo słyszałem... Czyli jest jak grzyba. Jak słyszałem miałknięcie, jak byłem na piętrze. No kurczę, gdzie jest ten... Dobra. Ha! Mam cię! Skubańcu! Nie! Daisy, uciekaj! Szybko! Idź! Uciekaj! Uciekaj! Daisy! Nie! Gdzie on jest? Gdzie jest ten kosmos? No szybko, chodź, no nie, no bo ona się teleportuje, to teraz już nie jestem w stanie tego zrobić. No nie, no dobra, no to dobra, ale znalazłem sukces, ja znalazłem. Puchaty rozwalił, no! Jakie puchaty? Teraz będą Lekkie szkody. Naprawi mi to. Ale szyby nie naprawię, bo ją rozwaliłem, bo aż robię tak. No i wszystko jest git, masz tu jedno okienko. Okej. Dobra, chodź, idę ci pokazać tą kolejkę w takim razie. Ale usadź kota, jaką żeby kolejkę? Nie leciał no, za nami. Usadziłaś go już? Dobra, no to chodź. Tu, do tej kolejki. Jesteś gotowa na tą podróż? Oj, chyba nie. A gdzie ty lecisz? Ja pierdzielę, ja cię nie widzę, przysięgam, ty tak denerwujesz po prostu. No nie ma drugiej osoby, która mnie tak denerwuje. Kurde, kocur, właź do tej dziury! Nie! Ja, kurde, wpadła tam. Ale to i tak za mało. Dobra, chodź, już nie będę. Zostaw ją, No mam nadzieję, że nie będziesz. Raz spróbujesz tak zrobić, to cię po prostu uduszę. Chodź, idziesz ze mną? Idę z tobą. Dobra, to chodź. Rozwalam to. Chodź, patrz, musiałem to naprawić tu, ten cyrk, co ostatnio się tu wydarzył przez tego kocura. No to przecież ciebie, nie przez kocura. Co Sabina? Czemu tak za tego wywujesz? No żeby nikt za nami nie szedł i się nie spodziewał, że my tu jesteśmy. Chodź. No i znowu jestem w pistonie, musimy otworzyć. Ała, dziękuję. Dobra. Dobra, ja nie chcę tam wchodzić, się boję. A, tylko czekaj, bo ja nie mam wagoników. Muszę zajść po wagoniki. Nie zostawiaj mnie tutaj. Nie! Ej, co tu się dzieje? Nie, no musimy otworzyć. No znowu jestem w tym pistonie. Idę, idę po wagoniki. Nie, szczysto, nie jestem w pistonie. Idę nie mogę być. Idę po wagoniki, już idę. No szybko. Nie, szybko! Gdzie jest ten kocur? No nie no. Gdzie on jest? Gdzie ty go odsadziłaś? No nie, a tu jest! Dzień dobry. Przestań, nie wiem, co. Jesteś takim okrutnikiem. Przysięgam, wysadzę ci cały dom z Inti. O kurczę. To jest moja ulubiona zabawa. Niesamowite to jest, naprawdę. Ile radości może sprawić ten kosur. Przestań, Filip, no widzę, jak ty się tam budujesz cały czas. Przestań. Do lawy, lecim do lawy. Nie. No, nie mogę wylecieć teraz. No i dobrze ci tak. Naprawdę poleciałeś sobie stamtąd. I zostawiłaś ten Daisy. Nie tylko Daisy, widzę, że ty też tam jesteś. O kurde. Nie odzywam się do ciebie. Jakie nie odzywam się do ciebie? Wa, co tam robię teraz? Ej, serio, no nie znoszę cię. Ała. Utopi się kocur? Sam się utopisz zaraz. Jak mi to satkasz? Ej, nie znoszę cię. Nie znoszę cię, wszystkich się nie znoszę. Serio. No jasne. Jest taki okrutny. Jasne. Jesteś inteligentna. Te strzały to wodą teraz lecą w ciebie.
Nie zamykaj mi tego, słyszysz czy są? Nie zamykaj, nie zamykaj, powiedziałam nie zamykaj! Ej, kocur na górę wylasł, siema, wariacie, co jest? Nie, Szymson, nie! Jak ty wypłynęłaś? A, ja odstawiłem wodę? Nawet nie wiem kiedy. O, ale się uśmiałem teraz, nie? No mega beka. Dobra, usadź kota i jedziemy. Sam się usiadł, ja nie będę go usadzać. Ja już nie jestem. Dawaj, dawaj, chodź. Chodź, no zostaw go, już teraz, już naprawdę, to zablokuje się w pistolet, nie mogę tego nie wykorzystać. Chodź, chodź, już jest git. No, zapraszam, idziemy na dół. Zaufasz mi? Tak. Chodź, wejdź zamurowała, no to wejdź pierwsza, bo chcę to zamurować za sobą. No dobra, już nie będę leciał, no na... Nawet jakbym chciał, to sobie rozwalę szybę i wyszedł szybą. Dobra, masz tu. A masz te wagoniki? Nie mam wagoników, mam żelazo, ale muszę skraftować, mam nadzieję, że to jest crafting. No znowu! Nie ma tu craftingu. Ja mam. A, to postaw. Masz. Dobra. Okej. Już możesz rozwalić. Okej. Dobra, proszę bardzo. Jedziesz pierwsza? Nie, ty nie wiem. Dobra, no to... kurde! O Jezu, wsiadł do środka. Dobra, dobra, dobra. O, tak musisz zrobić. Ja ci kliknę w przycisk, nie? I jedziesz. Ja mam nacisnąć. Ja teraz... Dobra, no. To no. 3, 4. Halo. Jadę? No co to miało być? Dobra, nie, jadę za tobą od razu. Prawie mi wózek uciekł. Dobra. Tak, jestem za tobą, patrz. Na pewno jesteś gdzieś tam. Tak, odwróć się. No widziałam. Tu, widzisz? A! No wiem, widziałam cię. Co tam jest, stary? Tam? Dlaczego? Ja nie widzę, zasłaniasz mi. Nie widzę, zasłaniasz mi. Nie wiem, dokąd idziemy. Ja nie widzę, dokąd idziemy. Zasłaniasz mi. Ej, weź się uchyl, to zobaczę, co jest. Ej, no ale zasłaniasz mi, nic nie widzę. Nic nie widzę, no. Nie musisz. Nie wiem, odchylam się, ale nie widzę. Co tam jest? Co tam jest takiego? Ja tam nie byłem na końcu, jedziemy tam po raz pierwszy. Co? Nie mów tak, stary. Tam są jakieś kurde. Jak to mówię? To coś jest, ja nic nie widzę, zasłaniasz mi. Zasłaniasz. O Boże, co to jest? O Boże, co to jest? O Boże, gdzie my jesteśmy? O Boże, gdzie my jesteśmy? Patrz. O, to było tak straszne. Jesteśmy po drugiej stronie. Nigdy tu nie byłem. Serio? Nie, no byłem tu. Mówiłem ci, że byłem już na samym... No, ja siebie straszyłam. No ja, ale musiałem troszkę podkoloryzować historię, żeby tutaj, prawda, było więcej emocji. No patrz, dobra, mamy tutaj pełną wagoników, widzisz? I to są wagoniki, które wysyła... Nie, to nie ma znaczenia. Tu są wagoniki, którymi wysyła Lucyfer i Yeti sobie informacje. Teraz patrz, tu jest najważniejsze. Ale czekaj, nie patrz się, wszystkie są puste, patrz. Mnie. Ta jest najważniejsza, ponieważ ta jako jedyna nie jest pusta. Zerknij sobie. No i co? Naprawdę to twoja kolejna jakaś gra mega śmieszna. No co, nie widzisz? Serio, no mega śmieszna. Ej, gdzie nie, to nie jest? Nie ma. No nie, no przysięgam, że to była głowa Lucyfera. Przysięgam, nie, że to... jakiego... Nie mów tego. Nie, no... tego imienia. No była, no przysięgam, że była tam jego głowa. No nie, no nie ma nigdzie. No ale nie, czego, co? No co jest granem? No przysięgam, że była chodzi? W tym wagoniku. Nie, że głowa taki, Lucyfera tam była. Taki dowód miałem i teraz tam nigdy, że nie ma tego. Nie, no dobra, ja się popłaczę. Dobra, słuchaj. Robimy tak, stoisz z tej strony. No. I co? Co ty robisz? No żartuję. Ja pierniczę. Ale jazda bez trzymanki. Dobra, no słuchaj. No mega jazda, no. Masz łóżko? Nie. No dobra, trudno, dobra, to dawaj, wracamy z powrotem. A o co chodzi? Wracamy z powrotem. Ała, nie zostawiaj mnie tu, Filip! Rozwaliłem portal z drugiej strony. Ach, nie zdążyłem. Dobra, słuchaj, chodź. Masz wagonik swój? Mam. No to teraz trzeba cisnąć w drugą stronę, zapraszam. Wracamy. Okej, ciśnę. Przestań! Słyszysz? Kurczę. Mam plan. Nie! Nie znoszę cię! I swear! Jesteś taki friendly! Let's go! O kurde, ty zablokowało mnie coś! Co się stało? Ja nie chcę już tam być! Dobra, dobrze widzowie, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Dzisiaj no. Ała! Nie, proszę. Okej, dobra, ja radzę ci się schować, nie?